Konsul, ale nie ma konsulatu. Z takim paradoksem mierzą się w tej chwili Polacy mieszkający w Manchesterze i na Islandii. Z jednej strony mogą łatwiej niż dotychczas załatwiać swoje sprawy, z drugiej wciąż narażeni są na różne niewygody. Jak wygląda dyżur konsularny w Reykjaviku, sprawdzał Sławomir Ciok. Zniszczenie starego paszportu to jeden z obowiązków konsula, szczególnie jeśli za chwilę będzie mógł wręczyć nowy. Na każdym dyżurze konsularnym w Reykjaviku ustawia się kolejka osób z takimi i innymi sprawami. Powinna być jakaś instytucja stworzona, której łatwo dostać się, porozmawiać, jakiekolwiek sprawy załatwić. Nie robić, ale jeżeli poświadczenie nie pod... Konsul na Islandii już jest, ale konsulatu generalnego ciągle nie ma. Stąd konieczność korzystania z gościny Centrum Międzykulturowego w Reykjaviku. Wcześniej było na górze, przynajmniej były okna, teraz całkiem na dole. No, takie warunki, miejmy nadzieję, że niedługo będzie lepiej. A lepiej może być dopiero, gdy polskie władze kupią wreszcie budynek dla konsulatu. Propozycje już są, ale decyzja istotna dla islandzkich Polaków jeszcze nie została podjęta. Powinny być lepsze warunki, powinien polski rząd stworzyć dla konsula i dla Polaków. To dużo ich jest, tyle tysięcy. Polacy stanowią prawie 10% mieszkańców Islandii. Są największą mniejszością narodową na wyspie. Na kolejnych dyżurach konsula kolejki są coraz dłuższe i coraz częściej ostatni interesanci są obsługiwani nawet późno w nocy. Późna pora jest spowodowana tym, że dzielni ludzie, którzy tu przyjeżdżają, pracują praktycznie przez cały dzień. Jest to jedyny czas, kiedy mogą sobie pozwolić na załatwienie sprawy urzędowej. Pytanie, jak długo jeszcze wieczorne spotkania będą jedyną możliwością załatwienia spraw konsularnych, pozostaje bez odpowiedzi. Z Reykjaviku Sławomir Ciok, Tydzień Polski. Nie wiem, czy pocieszeniem może być to, że wieczór trwa tam teraz niemal cały dzień.